Dziś opowiem o grze, która wydaje się być spełnieniem marzeń każdego mrocznego nastolatka. Chcę wam pokazać krwawą strzelankę, w której wcielamy się w gangstera, dręczonego przez wizję tragicznie zmarłej dziewczyny. A nasz czarnowłosy bohater, dzierżący grawerowaną spluwę, opanowany jest przez krwiożerczą siłę, zwaną ciemnością. Do wejścia w kolejną gęstość bycia, edgy, brakuje już tylko Evanescence w soundtracku. Przepraszam, jesteście sali? The Darkness 2 jest typem FPS-a, który bardzo sobie cenię. Otóż u podstaw to raczej prosty, liniowy shooter, oparty na zasadach działania współczesnej strzelanki, tylko że z bonusem, gdzie przez współczesną strzelankę mam na myśli coś w stylu Call of Duty. Ready up. W przełożeniu na polski oznacza to, że jest dynamicznie, bywa efekciarsko, typy broni są oparte na realnych gnatach i co za tym idzie, są hitscanowe, wrogowie mają z grubsza humanoidalny kształt, bez jakiejś fantazji w ich typie czy zachowaniu. Bonusem z kolei jest jakiś gimmick, który ma dodać ciekawą mechanikę, wyróżnić produkcję na tyle innych i lub być elementem fabularnym. Takimi FPS-ami są Time Shift czy Singularity z zabawą czasem, Crysis w szczególności 2 ze swoim super kombinezonem i małymi pieskownicami, Call of Juarez w Więzy Krwi z westernowym settingiem, a ostatnim fajnym przedstawicielem tego typu strzelanki, który kojarzy w mainstreamie, był Titanfall 2 z dynamiczną motoryką postaci, tytułowym Tytanem i fajnymi pomysłami na etapy. Nasza Ciemność 2 i ma w sobie wszystko, co napisałem przed chwilą i upycha to w krótką, około 6-godzinną kampanię, tak aby całość nie zdążyła się znudzić. To, czego w samej grze się nie spodziewałem, to jak wiele jest w niej ekspozycji fabularnej, a sama historia jest z braku lepszego określenia komiksowa. I nie chodzi mi o to, że jest to dosłownie adaptacja komiksu albo stylizowaną oprawę graficzną, ale o to, jak absolutnie wszystko jest tutaj przerysowane do granic możliwości. Wcielamy się w Jackiego Estacado, młodego bossa mafii, oczywiście włoskiej. Każdy człowiek tej rodziny mafijnej to 100% gangster, który gada, jakby urwał się z alternatywnego uniwersum Scorsese, wrogów dusi zamiast garotą to spaghetti, a pistolet ładuje penę wypełnioną ołowiem. A jeden z ważniejszych towarzyszy jest dubbingowany przez aktora, który podkładał głos Vito Scala w Mafii 2. Hey Jackie. Przemoc jest przerysowana, towarzysząca nam ciemność, ciemna jak ekran komputera, w którym widzisz odbicie swojej twarzy uwalonej kruszkami cheetosów, a nasz wierny towarzysz noszący koszulkę z flagą Wielkiej Brytanii jest niczym wyrwany z artykułów o pijanych angolach na krakowskim rynku. Najważniejszym wątkiem są wizje martwej dziewczyny Jackiego, która nie chce opuścić głowy naszego protagonisty, gdy ten odziany w czarny garnitur siedzi gdzieś na czarnym tle i wali monolog za monologiem z wyraźną, twardzielską chrypką. Then it gave me the power to make things right. The kind of stuff you only see in your worst nightmares. Wake me up inside. I can't wake up. Wake me up inside. Naprawdę. Mam nadzieję, przepraszam, naprawdę, przepraszam, jesteście cali? Ostatecznie trzeba wiedzieć o fabule tyle, że w sumie nie porywa cała intryga, nie jest zaskakująca, główny przeciwnik pozbawiony jest wyrazu, ale całość jest na tyle lekko i sprawnie napisana oraz zagrana, że fajnie się przez nią płynie. Ekspozycje, mimo że bywa ich dużo i można jeszcze wydłużyć opcjonalnym dopytywaniem, nie są rozciągnięte i często można je skrócić przewijając dialogi. Próbuje się tu nieco mieszać jakimiś zabiegami narracyjnymi, są zwroty akcji, o ile scenariusz nie jest jakoś super, naprawdę jest niezłym dopełnieniem całości. Niech jednak mocny udział historii nie zaburzy tego, jak będziecie postrzegać The Darkness 2, bo mimo wszystko, głównie, chodzi tu o naszego strzelankowego tortu są założenia tak zwanej współczesnej strzelanki, czyli broni bazującej na prawdziwych gnatach. Zatem do dyspozycji dostaniemy sztampowe pistolety, rewolwery, kałach czy inny karabin i wszystkim tym można klasycznie przycelować. Maksymalna liczba noszonego przy sobie arsenału to 3 sztuki, ale co warto zaznaczyć, z części z nich możemy korzystać w trybie akimbo, sami decydując, co dzierżymy w każdej z dłoni. W ramach rozgrywki mamy urozmaicenia pokroju krótkich misji, gdzie skradamy się naszym sympatycznym kolegom. Nie mogło zabraknąć jakiegoś systemu rozwoju, w ramach którego za punkty zdobyte za zabijanie oraz odnajdywanie znajdziek odblokowujemy umiejętności z kilku drzewek rozwoju. Wieje to nudą na kilometr, ale tu wchodzi cała na czarno tytułowa ciemność.
Wstępnie mroczny towarzysz naszego bohatera okazuje się nam w postaci dwóch wąszy wystających mu z nad ramion, którymi można okładać niemilców. Ale tak naprawdę ciemność nie jest tu jedynie dla ozdoby, ale aby być centralnym punktem, wokół którego jest skupiona nie tylko fabuła, ale cała strzelankowa filozofia tej produkcji. Wracając do wąszy, służą nam one do ataku w zwarciu, ale mogą też podnosić przedmioty i nimi rzucać. I tak można złapać coś ostrego lub spiczastego i efektywnie zdekapitować wroga lub przybić go do ściany. Można też złapać martwego już wroga i dokonać jednego z tych trudnych wyborów. Zjeść jego serce i odnowić zdrowie bohatera lub rzucić truchłem w przyszłe truchło. Łapać możemy też przedmioty, z których zrobimy osłonę pozwalającą lepiej chronić się przed ostrzałem. Amunicji nigdy nie ma za wiele, więc warto skracać dystans, tym bardziej, że osłabionych wrogów można czule złapać i samemu wybrać, w jaki sposób otworzymy tę ludzką piniatę i czy wypadnie z niej ekstra zdrowie, czy nie mniej ekstra amunicję. Wraz z rozwojem postaci dostaniemy kilka pomysłowych mocy, jak kolejne rodzaje egzekucji dające inne ekstra rzeczy, ćmy ciemności odwracające uwagę przeciwnika, czy możliwość rzucania kolegom, który po trafieniu nim w przeciwnika mieć jako czule po główce. Haczyk jest taki, że ciemność nie lubi światła, więc uczyniono z tego kolejny element gameplayu. Mocniejsze źródła światła pozbawiają Jackiego jego mocy, więc aby mieć maksimum swobody i siły, poruszając się po poziomach, trzeba likwidować latarnie czy agregaty prądu. Wrogowie też zaczynają korzystać z naszej słabości, rzucają w nas granatami świetlnymi lub nacierają z reflektorem w ręku. Przeciwnicy to kolejne pole do popisu, bo z jednej strony mamy te otwórcze ramy armii trepów uzbrojonych w generyczne pukawki, ale są też patałachy z tarczą, wspomniane typy z reflektorami, robiące szybkie uniki ninja lub ziągi z jakimś lasso, którzy po zbliżeniu się do nas wyrywają nam pistolety z rąk. Te wszystkie elementy super się sprawdzają, zmuszają do ruchu i odpowiedniego podejścia do danego przeciwnika, reagowania na to, co się dzieje i świadomego poruszania się po mapie. Rewelacyjnie współgra to z dość chaotycznym w moim przypadku strzelaniem z dwóch broni naraz. Imponuje mi, jak ta gra jest świadomie sklejona i z jednej strony sięga po zwyczajnie oklepane rozwiązanie, ale ma na siebie pomysł, a wizja jest bardzo spójna. To wszystko sprawia, że The Darkness 2 to jest po prostu super zabawa. I nic więcej nie trzeba wiedzieć.